I tak, oni tu mieszkali normalnie. O, to jest wielkie miasto, patrzcie, no chyba nawet działa. Jopitole, co to jest? O. Witam wszystkich bardzo serdecznie z Rainbo i witam was w nowym odcinku z Planet Crafter. W ostatnim odcinku zwiedziliśmy alienowskie, starożytne bazy jakichś dawnych istnień, które żyły na tej planecie i to planetę opuściły z różnych powodów. Zostało nam takie jeszcze jedno miejsce do odnalezienia i też skraftowanie kilka nowych rzeczy, których jeszcze nie kraftowaliśmy, na przykład wiertło tieru 5. Skraftujemy sobie to. I tak jeszcze na przykład jak auto, rzemieślnik, przetestujemy sobie jak to działa. I też mamy do odblokowania trzy nowe schematy. Mutagen tier 2, ult tier 2 i farma motyli tier 2. Żeby to zrobić, musimy powiększyć owady. I mamy nową wiadomość od Riley. Przeprowadziłem głębokie skanowanie planety i coś jest nie tak. Otrzymuję dziwne sygnatury geologiczne i niespójne dane topograficzne w pobliżu twojej lokalizacji. Spróbuj dostać się do tego miejsca. -248, 42, 93. Dobra, robię z tego screena. Użyj lewego tonego interwencja, aby się poruszać. Pyta podpowiedź jeszcze. No, po lewo będę na ekranie, masz koordynaty, no. Tam patrz. Ja śpieszę w sumie trochę. A co do owadów? Skąd my tak naprawdę dostajemy to owady? No ogółem to jest po prostu biomasa w skrócie. Ale czym dokładnie są owady? To jest pytanie. No owady to raczej są motyle, nie? Więc chyba byśmy musieli więcej motyli postawić po prostu. Czyli o takich ulów jak tutaj mam. Mnożnik owadów, tak, to mnożnik owadów jest. A to ogółem ile daje? Owady plus 131. Dobra, co daje najwięcej owadów z całej gry? To będziemy to po prostu spamić jak idzie. Rozsiewacze drzew nie daje owadów, no to raczej oczywiste. Tu daje 8 na sekundę, a dodaje 75 na sekundę. Dobra, czyli jest tylko jedna rzecz tak naprawdę, która się najbardziej opłaca robić. Będziemy musieli dość ostro spamić. Chyba że jest rakieta od owadów. W takim razie wiadomo, co będziemy już robić. I jest rakieta do rozsiewania owadów. Czy są jakieś nowe rakiety? Nie. Wszystkie rakiety, które są, to już były. I została nam tylko rakieta do rozsiewania owadów. Mutagen tier 2 musimy blokować. I potrzebujemy larwa pszczoły. O kurde, ej, to trochę ciężko je zrobić w sumie. A nie, to nie będzie takie trudne do robienia. Dobra, to będziemy mogli tego dużo zrobić. To zajmiemy się robieniem rakiet, ale na razie chodźmy o te koordynaty, o których on nam mówił. No a te koordynaty po prostu prowadzą tutaj. A, tu jest jakaś wiadomość w ogóle. To jest wiadomość. Co jest? Przegapiłem tą wiadomość. Ej, to w sumie fajnie, że tu przyszedłem. Myślałem, że zmarnowałem czas, ale jest taka wiadomość. Ta podziemna jaskinia jest błogosławieństwem dla nas strażników. Jest wiele zasobów i znajduje się pod ziemią, co pozwala nam pozostać w ukryciu przed kosmosem. Ta planeta została wybrana bardzo starannie i teraz rozumiem dlaczego. Nie mogę jeszcze czekać rozpoczęcia budowy naszej osady i wypełnienia naszego przeznaczenia. Strażnik. Spoko, no my to zwiedzaliśmy, więc idziemy w inne miejsce zupełnie. I tutaj są nasze ostatnie koordynaty. Zrobię sobie ich screena, bo poprzedni screen nie wiem, zniknął mi, dlatego musiałem tu wrócić. I na nie idziemy. Jestem praktycznie dokładnie na tych koordynatach. Może mylę się o jakieś 3-4 punkty. Czyli to jest w tym miejscu. A bo to jest... Wyżej być nie może, bo jest 109 wysokość, więc jakaś o taka wysokość, o tutaj na tym poziomie to gdzieś jest. Czyli to chyba jest pode mną, wydaje mi się, bo no wątpię, że nade mną nic na dole nie ma. Dlatego to jest gdzieś wejście na dole, jakieś musi być gdzieś. Patrzcie na tą latarkę, super. Pum. Wow, czy ja mam tu... Ja nie mam tego ulepszenia latarki, co? Bo chyba jest jakaś ulepszona w ogóle. Co prawie jest ulepszenia? Ja ta latarka jest okropna, ona nic nie daje, co jest? Nic nie widać, to w ogóle horror teraz, a nie gra survivalowa. O, znalazłem! Po prostu stoi na środku takie coś, o. O, tak się pojawiło. Dobra, otwórz ołtarz strażników, proszę bardzo. Trzy aż, okej, no to jest jakiś zaawansowany ołtarz. Ej, co jest ten, jak ja to zrobię? Dajmy, że zapiszę, tak na wszelki. I teraz otwieramy. Pyk, pyk, pyk! Jo, pitole, góra się zsuwa cała. Co jest? Ej, dobra, na taką trzy aż klucze bym potrzebne. Cała góra się zsuwa. Jo, ale potęga to jest. Dobra, co mamy? O, dalej się zsuwa jeszcze. Okej, trochę to ma dźwięk jakby metal się też zsuwał, nie tylko kamień. O, teraz najbardziej kamienie, no. Teraz najbardziej kamienie. Ej, czy ja całą górę? Co się dzieje? Akurat teraz, czy to tak specjalnie, czy akurat teraz się ten event odpalił? Jeżeli rozsuwamy całą górę, to coś tam, no musi być, nie? Aż dziwi mnie, że w tym udaje się tyle dali. Naprawdę. O kurde. Czy tu będzie jakiś statek wielki, albo... W sumie nie wiem, co to może być tak naprawdę. Tak nie jestem w stanie zgadnąć, co oni mogliby z taką górą schować. No nie wiem, no...
wydaje mi się, że raczej mogliby tam mieszkać czy coś, nie? Albo jakiś ołtarz wielki czy coś. O, tu już nie mogę latać, czyli tu jest już takie specjalne miejsce. No oczywiście też się światło zmieniło samo siebie. Siema. Ale tu jest ładnie. Wow, ale to jest ładnie, serio. To była taka oaza specjalna. I tak, oni tu mieszkali normalnie. To jest wielkie miasto, patrzcie, no chyba nawet działa. Tam się coś kręci. No one może działać, ale... Ja, ale to dobra, chcieli uzyskać taki efekt i uzyskali ten efekt. Naprawdę to wygląda... Wow. Wow, to wygląda naprawdę. O kurde, starożytne miasto. Ty chyba strażników, tak? Ja, ale to ładnie wygląda. Kurde, dobra, wchodzimy tam. Zrośnięte całe, znowu to jest stare, nie? Już raczej nie działa. Choć tam się kręci jeszcze młynek, nie? Ale no, on jakoś dał radę przetrwać, nie? Uuu, potrzebuję 5 kluczy. I skąd ja mam to? O co to? Larwa motyla syrena. Dobra, biorę, ale ładnie świeci. I mamy oczywiście list. Zakładam, że tu jest koniec update'a, jest. Tak strzelam tylko, nie? Kiedyś żyliśmy, strażnik. Okej, okay. Okej. Okay. No, nie brzmi to dobrze, nie? Ale no nic nas plan pierwszy nie zaatakuje. Już mówione było od samego startu, że tutaj nic złego nas nie zaatakuje. To, co się działo w tym planecie, to już dawne czasy. Nas to nie dotyczy. No i to jest tyle. Nie wiem, skąd te 5 kluczy będzie dało radę wziąć. Zakładam, że w tych ołtarzach poprzednich są dodane nowe kordy i będzie trzeba do niej wrócić i sobie te kordy zebrać i pójść do nowych jakichś miejsc, gdzie te klucze się znajdzie i dopiero wrócić tutaj i tu może być albo zakończenie jakieś takie jakby, albo po prostu coś już bliskie zakończenia. No to wydaje się taka główna baza. Patrzcie tam. Ej, tam coś jest, tam już zbudowane coś jest w środku. Ja mogę sprawić to zbugować, nie? Ale nie wiem, czy to wyjdzie. Może, no zapiszę, może to źle skończyć. Dobra, chyba... A! Okej, okay, może uda się. Się ma. Nie wiem, czy to pomysł, żebym tu spadał. A nie mogę tu spać. Trochę mapę zbugowałem, ale to nic się nie dzieje takiego. No tam nie chcę. A no zresztą nawet nie mogę tam. Kurde, spadłem sobie, no to niedobrze, ale to mogę latać. No nie, zabudowali takimiś kurde rzeczami. O, tu są schody, idę po tych schodach. Nie mogę tam po tych schodach. No, pójdę. Bo wejście jest tutaj. O, tędy pójdę. Jo, jestem tu! Jo, pitole! Spoiler alert! Skrzynki! A ja to nie powinienem to być. Dobra, trudno! No, tylko u mnie to zobaczycie, wydaje mi się. Nie no, na pewno u kogoś też zobaczycie, ale mamy statuetkę tych kluczy strażników. Na pewno ktoś też po niej pomoże, żeby to zbugować, nie? Ale, no, pokazałem to. I dzięki temu możemy zobaczyć, co możemy dostać. Dobra, ale ja mam masę syfu, nie wiem nawet czemu. Jako dostaję tu prezent tych strażników, jako że okradam ich ze skrzynek i w ogóle fajnych rzeczy, to po prostu dostaję im prezenty. O, proszę bardzo, weźcie sobie te rzeczy. Taki prezent ode mnie. Tym jest super, ale to dość pospolita jest. Pyk, no i no, wreszcie wam odejść nie mogę, bo nie chcę. Zobaczmy, co pisze w tej wiadomości. Czy cokolwiek pisze w ogóle, czy coś dodali. Po raz kolejny na nasz naród spada nieszczęście. Jeśli prognozy się sprawdzą, meteor uderzy w planetę już za kilka dni. Miasta, które zbudowaliśmy, splendor, który stworzyliśmy, upadną. Nasza sztuka, tradycje, odkrycia i życie znikną. Znowu nadciąga zniszczenie, ale tym razem nie uciekniemy. Jak robiliśmy to wiele pokoleń temu, jaki jest sens uciekać, gdy zgon goni cię tak energicznie? Nasz los jest akceptowany. Jesteśmy dumni z tego, kim byliśmy, pozostaliśmy wierni naszym wartościom. Nasza historia zniknie pod popiołem płomieni i kurzu. Jak życie motyla. Pięknie i ulotnie. Czas spotkać nasz koniec. Okej. Okay. Znaczy, to nie jest śmieszne, nie trochę. Przepraszam, to nie jest śmieszne. Chodzi o to, że... No mnie to nie powinno być, nie? Nie powinienem tego czytać. I prawdopodobnie dopiero w przyszłym update'cie powinienem móc tu być, ale kto wie, może zrobili to specjalnie dla osób, co to właśnie zbugują, czy coś ten desen. W ogóle ci powyżej sprawdziliśmy, więc sobie to sprawdzimy. Nie powiem, że ciekawe rzeczy pisali tutaj. Wezmę tylko to, bo te rzeczy nie są jakieś warte brania tak naprawdę. Tylko takie unikatowe wezmę. I z unikatowych to tak naprawdę byłoby już tyle. No i możemy stąd wyjść, nic tu więcej nie ma. Czyli jednak to... Ej, ale to piękne jest. To są te motyle w ogóle. Może to takie jakby odzorowanie duszy tych ludzi, czy coś, nie? Coś ten deseń. No, jeżeli uciekali już wiele razy, to no nic dziwnego, że już byli zmęczeni tym w którymś momencie. Jak uciekali masę razy i cały czas coś ich goniło, żeby zniszczyć ich. W sumie nie rozumiem, czemu tak było, nie? Ale no... A jak ja stąd wyjdę? O kurde, no to teraz trochę beka. Nie wiem, no będę się coś wykminić, nie? Może tak... A, dobra, jednak się dała sobie, o dobra, dzień dobry. Jednak sobie idę może, jakoś łatwo. Możemy stąd wyjść na tą kopułę, a dobra, może jednak nie możemy.
Bo jak teraz bezpiecznie wrócić w tamte miejsce? Może jakoś o tak, o, tędy. O, idealnie. Weszliśmy sobie, o tak. Ej, to klucz jest. Lol, to jest klucz normalnie jeden. Ty, to się da otworzyć normalnie, a jestem jakiś głupi, ja to pogowałem? Nie, 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 dobra, jest jeden klucz. Tu może być ich więcej. Jest drugi klucz. Dobra, 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 dobra. To jest niedobre, to jest niedobre. No, w sumie to tylko dwa znalazłem na ten moment. I nie mogę znaleźć więcej żadnych. To może jednak nie da się tego otworzyć. Chyba, że serio pozostałe klucze są gdzieś. Wchodzę gdzieś mega wysoko. Po tych rusztowaniach jest trzeci klucz. No dobra, ale to tylko trzy klucze, nie? Gdzie są pozostałe dwa jeszcze? To jest czwarty klucz! Czyli to już jest pewne. To da się otworzyć. Dobra, ja to zbugowałem, no i będę tych kluczy już zbierał. Wydaje mi się, że to nie ma sensu. Albo dobra, zbiorę je. Tu można się wspiąć po tym! Czyli tu jest piąty klucz ostatni, dobra. O, ja se ginę. Taktyczne wczytywanie gry. I czwarty klucz, który wiem gdzie jest, znaczy piąty w sumie to jest. On jest na samej górze, pyk, i mam wszystkie klucze! Dobra, tylko muszę powiedzieć, jak stąd spadam, bo nie mam jetpacka tutaj i mogę to otworzyć. Ciekawe, co się stanie, jak to otworzę, zobaczmy. Pyk, otwarte. Jo, ale to fajnie wygląda, jak te pięć klucze tak się toczy. Serio, to dało się to otworzyć, ja myślałem, że to zbugowałem. I co ja robię w ogóle? Halo, a gdzie moje wejście? O, teraz się dopiero otwiera. Ło, ej, tam jest dziura w środku. Cześć. No i tu już byliśmy. No to już byliśmy, wszystko stąd zebraliśmy. To jest koniec tego update'a, jeżeli chodzi o fabułę, albo takie rzeczy związane z jakimiś starożytnymi rzeczami. I póki co nie wydaje się, jakby gdziekolwiek było jakieś pociągnięcie dalej, nie? Wygląda to tak, jakby na tym się to już zakończyło. Ta ich historia została tam zakończona. I nie wiem, co twórcy w sumie mają zamiar dalej robić. Po prostu chyba sprawią, że można jeszcze bardziej terraformować planetę i to tyle? Może jakieś smaczki dodadzą, czy coś związane z fabułą. Ale tak to wydaje się, jakby to było po prostu zakończenie już fabuły w tej grze, właśnie takie. Żyła to sobie jakaś liczba ludzi, gatunku innego, cokolwiek innego, jakiś istot po prostu żyjących sobie tutaj. Nękało ich coś nieszczęście, coś ich próbowało czasem dowalić. Uciekali, w końcu znaleźli tą planetę, zadomowili się na niej i znowu ich nieszczęście dopadło. Stwierdzili, że tym razem się już poddadzą i nie chcą uciekać dłużej i zaakceptowali ich los, to coś w ten deseń, nie? Tak to chyba wyglądało, w skrócie dużym. A wracając do nas, no to naszą misją jest ucieczka z tej planety w sumie, czyli doprowadzenie do takiego stopnia, żebyśmy mogli uciec. I wydaje mi się, że stopień, w którym zwierzęta będą już normalnie sobie łazić po planecie, to jest chyba największe, co można osiągnąć, tak do terraformacji planety. Więc ciekawe mnie, co dalej twórcy zrobią, bo następny poziom w terraformacji to są właśnie zwierzęta. No i co dalej, nie? Co dalej? W takim razie, jeżeli tak. Co po zwierzętach może być? No bo gra wydaje mi się, że jeszcze powinno dostać kilka dużych update'ów. Z tego co tam pamiętam, to właśnie czekają chyba przynajmniej dwa jakieś takie ogromne update'y. Chyba się mylę. Ale mam nadzieję, że przez to, że twórcy Planet Captera, lub może bardziej twórca, nie no twórcy, bo dwie osób to robi. Chyba, że to się zmieniło. Wydaje mi się, że zarobili sobie coś funduszy, żeby móc może następnym razem zrobić coś jeszcze większego, nie? Czyli jakiś coś w stylu Planet Captera, tylko że inną grę. Jest to jak najbardziej możliwe, ale na to już byśmy musieli poczekać. Wydaje mi się, że z jakiś... no kilka lat, nie? Bo na gry się długo robi. Ale jak już fabułę mamy zrobioną, to teraz pobawmy się craftowaniem i tworzeniem nowych rzeczy. Wydaje mi się, czy baza mi poszła energia. Nie, wszystko powinno być git. A właśnie, zobaczmy sobie te kody, które mamy, chipy. Gdzie to się wkładało? Chyba tutaj, tak, odszyfruj kod. Mamy, otrzymam nowy schemat, microchip filtr menu coś tam. Co to było? Za co sprawdzimy? A, nie, tyle, okej. Okay. Tu mam tego chipa. Filtr menu budowy. Ukrywa niższe poziomy obiektów z menu budowy, okej? Okay. Zrobię to, nie? Dobra, pyk! Filtr budowy, o co ci chodzi? Jak ty działasz? Q! A, czyli tak jak myślałem, po prostu pokazuje nam tylko najlepsze rzeczy do budowy. Czyli jak mamy tier 4, 3, 2, 1 i tak dalej, to nie widzimy ich, widzimy tylko tier 5 na przykład. No spoko to jest, no, mogę to na razie sobie mieć. Zawsze mniej rzeczy tutaj, czy coś. Ale za te łatki w sobie możemy sobie gdzieś postawić. Walę je tutaj, pum! I pum. Dowód na to, że przeszliśmy fabułę. A nie! Następny etap to nie jest zwierzęta, tylko ryby. Dobra, czyli będzie więcej etapów, okej. Okay. Czas na budowę nowych uli, a dokładniej pięciu nowych. Postawię po prostu gdzieś w okolicy bazy, bo nie mam pomysłu, gdzie mogę to gdzie indziej postawić. Niech motyle robią nam, żeby było pięknie przy bazie. Pyk, mamy 5. Wow! Ale widowisko normalnie. Ale tak w spowolnionym tempie spadają sobie. Świetnie to wygląda. No i do niej potrzebuję motyli. To wchodzi tam? A to wchodzi tam normalnie. To jest mnożnik 1500.
1500%. Motyl złota alarma. Dobra, dajemy ją 1500%. Wow, ale to dużo da, kurde, naprawdę dużo da. Tutaj jeszcze wchodzę taką larwę kozacką i te magiczne larwy użymy tutaj 1200%, coś jest strasznie dużo. Mega dużo, bo tutaj mamy ile procent w tych takich starych naszych? 175% mamy. Dobra, no to teraz na spokojnie z tymi owadami pójdziemy. Tylko nie wiem, gdzie są dalsze moje farmy. Zasłaniają mi kamienie wielkie, a co to? Siarka, okej. O, tu jest jeszcze jedna i jeszcze nie wiem, gdzie jest jedna dodatkowa. Trzeba więcej tych larw ulepszonych znaleźć, to na pewno. Patrzcie co te złote larwy. O kurde, ale ładne motyle. Wow, one się normalnie świecą na złoto. Jednak tego pewnego nie postawiłem, teraz go stawiam. I pyk, niech się robi. Zobaczmy, z jaką prędkością teraz owady nam idą. No z tym 1200%, 1500% powinno iść raczej ładnie. Dość ogromne procenty. I... no rusza się, nawet okej prędkość to jest. To jest nawet okej prędkość. Musimy dojść do mutagenu tier 2 jak najszybciej i potem zrobić ulę tier 2. To jest coś, co musimy ogarnąć. Dlatego, żeby to zrobić, to ja więcej uli nie będę kreatować. Pójdę znaleźć więcej tych owadów, które dają takie ogromne procenty. Motyl złota larwa. Tu po prostu sobie leżą tak złote larwy, o tak o tutaj. To jest miejsce chyba do farmienia tych larw koło tego budynku wielkiego. O, są też te kosmiczne, dobra. Mam sporo larw, a dokładniej 7, które dają ogromne ilości procentów, 1500 i po 1200. Dlatego uzupełnimy sobie nasze stare ule, znaczy ule, farmy motylów, które nawet nie mają w sobie procentu żadnego. 1500, proszę bardzo. 1200, a tu już jest jakieś. O, to on daje 230, ale masz 1200. Ty dajesz 300, ale masz 1200, proszę bardzo. Ty dajesz 175, na, no to masz 1200. Ktoś jeszcze do wymiany? Tu, na pewno do wymiany. 120%, tylko co ty pijesz? Patrz, pyk. Tutaj masz 1200%. 170%, ładny jesteś, ale masz 1200%. No i teraz farm motyli powinna iść w ogromnym tempie. Zobaczmy owady, jak idą. No, idzie nawet idzie, no, widzicie. No, to musi być 50, trochę to potwór. Dobra, jak już tak to idzie, to my zajmiemy się teraz innymi rzeczami. Bo to i tak musi do 50 pójść, to jest główny cel. Zróbmy rzemieślnika w końcu, zobaczmy co on robi. Nie wiem, gdzie go zbudować, oha, okej. To tak to działa. Nie wiem, co z tym chodzi, szczerze. Walę to na górę, bo tutaj na razie. Pum. Jest rzemieślnik i teraz się klikam, otwórz autocrafter. What? Wybierz przepisy do automatycznego tworzenia. Okej, okay, ale... a gdzie przepis? A tutaj. Dobra, to... co ja bym się... ej, to jest OP! To mi wszystkie skrzynki łapie, ta? No tak... no tak... no nie, tak... chociaż... W miarę, dobra, może inaczej go przestawię go trochę. Kurde, gdyby troszkę większy zasięg jeszcze miał. Malnego... o, tak o, tutaj. No teraz prawie wszystko łapie, wydaje mi się. Ej, super, super to jest, no, mega mi się podoba. Na pewno się przyda się w kratyniach, jak będę chciał czegoś tworzyć dużo, na przykład, nie wiem, nawozów czy coś, nie? Spoko bardzo opcja, mega mi się podoba. No, to w sumie, to nie musi być na górze. To może być na dole normalnie. Tylko tak, to musiałby być na środku. No dobra, zepsuję trochę ten wygląd, będzie na środku. Tu sobie będzie stało i widać, dokąd to sięga. Nie, no łapie te wszystkie skrzynki, które tu są, no, wszystko łapie tutaj. Ta, one na świeżo czerwone, które są złapane. No, tylko mój jest taki, że nie złapię tych tutaj. Tych wszystkich tutaj. To trochę szkoda. No, ale nic z tym zrobić nie da. Pewnie coś by się dało zrobić, ale nie będę też przestawiał, na pewno nie. Teraz zajmijmy się wiertłem tier 5. Do tego potrzebujemy osmium. A nie, osmium mamy. Super alloy w takim razie, tak. Super alloy, pokaż jak to wygląda. O, tak. Taki super alloy, to mi się podoba. Możemy w sumie te wszystkie rzeczy wymienić na ten tier trzeci, tak? Tak, tier trzeci. No moglibyśmy to zrobić, wymienić to wszystko. Chyba tak zrobię nawet. Proszę bardzo, co ty mi oddasz? No, takie rzeczy. Czas na małe przebieranie. Pum. Następny, teraz tego trzeba zniszczyć tylko. Niech to zostaną 4, niech będzie. Powinno tyle starszyć. Na całą grę, wydaje mi się. I jeszcze to. Pum. I czwarty wchodzi do gry. Pum. Tak to wygląda. I teraz tu wszędzie trzeba ustawić super alloy oczywiście. Super alloy. Super alloy. Super alloy. I tyle. I niech się zbiera teraz. W końcu czysty super alloy. Nie będę się o nic innego martwić, że dostaję jakieś inne gówna. Tej niszczarki tak naprawdę nie potrzebuję już teraz tutaj, ale niech sobie będzie. Niech sobie tu leży. Może się przyda kiedyś. To samo chciałbym zrobić w jaskinie z osmium, bo niego też bym potrzebował dużo, a... widać, że jest tu totalny śmietnik. Dlatego rody, pyk, jednego osmium zabrakło. Jak śmiesz.
Bo jest tu gdzieś 300 mniej więcej? A ta, nigdzie 300 nie jest. Chyba teraz mogę się ciebie pozbyć. Dawaj te itemy drogocenne. I proszę bardzo, pum! I tutaj będzie wchodziło tylko osmium. Tak, też tak samo z tamtym. Pum! I pum! Co? Energii nie mam! No jaja co robisz ze mnie? What? Alo, osmium ogarnięte, co problem mam ogarnięty, trzecie tierowe wszystko. I wspaniale, o to chodziło. Ale energia, naprawdę, jakim cudem energii mi zabrakło? No czy jest coś, z czego mogę energię dostać? No, no z tego, nie? No z tego, no. Tego jak muszę więcej zrobić. Ja nie wierzę w to, nie? No bo to kwarc pulserowy, da się to craftować? Da się, dobra. Jest dobrze, jesteśmy bezpieczni. Pyk! No i stawiamy sobie jeszcze jeden generator. Nie wiem, gdzie go postawić, tu mam zawalone wszystko. Postawię go może w jakimś randomem innym miejscu. Nie wiem, tutaj na przykład. Bum. No i energia przywrócona, super! Teraz pozostało nam tylko zrobić tier 5 wiertła. I możemy sobie to skraftować bez problemu. Biorę pałeczkę już. I te dwie pałeczki. I to chyba będzie w sumie tyle, tak? Tak, to dosłownie z tego się tylko to robi. A te pałeczki muszą być mocarne, skoro takie coś wielkie robią. Dobra. No, będzie tu. Nie mogę postawić. O, już mogę. Będzie to duże, to może postawię to tutaj. O, jopitole, to wygląda niebezpiecznie. No to w takim razie. Pum! Jopitole, co to jest? O, jakie to jest wielkie! Powaliło ich coś! Powaliło ich coś! Ej, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest o to? Co to jest? Bo jak statek, który tak sobie posłuchuje. Jeszcze taki bardziej pojazd duży, czy coś takiego. Ja pitole, patrzcie na to, to jest ogromne, nie? I się kręci mocarnie, to w ogóle nie, to w ogóle mega niebezpieczne. Jak ja do tego podejść? Tutaj mogę sprawdzić to? Ej, nawet nie wiem, ja się sprawdzić, ile to daje, bo to gdzieś, ta informacja jest gdzieś w środku tego. O tak, jest tam w środku tego. Co jest? Ważne, że te prądy mi waliło, to jest najważniejsze. No, mamy teraz każdą rzecz, z nowych rzeczy, które dało się zbudować, oprócz tych dwóch schematów, które trzeba odblokować. No, ale one jedyne co robią, to zwiększają po prostu statystyki i to tyle. Poczekam sobie po prostu na następnego update'a. Jakby nie ten update, to wtedy pewnie wbije na, no wiadomo, będzie wtedy większy poziom terraformacji, zgaduję, czyli będziemy musieli pójść do ryb. Jak widzicie, sytuacja jest dość tragiczna, bo mamy 81% tylko. Dlatego jak będzie ten update do ryby, to wtedy właśnie będziemy się bawić w to, żeby zrobić takich 10, może, takich 10 może zrobić, takich też 10. I wystrzelić troszkę więcej rakiet, plus wystrzelić te nowe rakiety, które są. A, ja nie wystrzeliłem nowej rakiety w sumie. Ej, dobra, to wystrzelmy sobie nową rakietę. O, zróbmy to jeszcze, że a, nie mogę, bo tak tier 2. No tak, no bo to sobie nie wystrzelimy tej rakiety. Wystrzelę tą rakietę innym razem, albo w sumie mogę zrobić to sam odcinek i wystrzelę tą rakietę i trochę transformację lepszą. No to zobaczymy, ale mamy tylko następnego update'a, albo jeszcze przed następnym update'em sobie pobawimy się właśnie w tą rakietę, robienie więcej takich ilości rzeczy i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Napiszcie zresztą, jak chcecie, albo czekamy na update'a następnego, wtedy to robimy, albo zrobimy to przed update'em następnym. Ale tak naprawdę to wszystkie materiały mam, po prostu potrzebuję tego mutagenu tier 2, który muszę odblokować i on się odblokuje dopiero za jakiś czas. Więc chyba tak zrobię sobie, no chyba tak zrobię. Jak będzie nowy update, to będzie dużo nowych rzeczy. Dlatego zamiast skupiać się na tych rzeczach, które już są teraz, jak będzie nowy update, to po prostu dobrze było, jakbym zrobił to wcześniej. Czyli pewnie zrobię jeszcze właśnie jeden odcinek z tego, jak strzelamy sobie tą rakietę. Strzelam też kilka innych różnych rakiet, robimy więcej tego typu rzeczy. Lepiej sobie wszystko automatyzujemy, farmujemy masę materiałów i tak dalej i sobie tego porobimy. Będzie jeszcze jeden odcinek w takim razie. A potem po tym odcinku będzie już tak czysto. Czekaj na następnego update'a, który będzie pewnie za kilka miesięcy. Dlatego do. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli się spodobało, kliknijcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zostawcie suba, żeby mnie ktoś powiadomienia o następnym odcinku. A dziękuję za oglądanie. Bye bye!